Monolit Tubondzin. Płyty wielkoformatowe. Instrukcja montażu. Przenoszenie. Płyta Monolit o wymiarze 120 x 240 cm ma tylko 6 mm grubości i waży 42 kg. Do jej przenoszenia wystarczą dwie osoby. Płytę wyciągamy z opakowania przy pomocy przyssawek, chroniąc jej narożniki i krawędzie. Pamiętaj o rękawicach ochronnych. Odkładamy płytę na stole montażowym frontem do góry. Następnie przecieramy powierzchnię wilgotną szmatką. Narzędzia. Płyty wielkoformatowe Monolit możemy obrabiać przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi używanych przez glazurnika. Cięcie. Odmierzamy właściwy wymiar i zacinamy. Możesz użyć do tego również nożyka do cięcia szkła. Przesuwamy płytę po stole i przystępujemy do łamania. Używamy w tym celu łamaka. Podkładamy pod nią bolce. Po opuszczeniu sama powinna pęknąć. Jeśli tak się nie stanie, pomagamy delikatnie ją naciskając. Na koniec szlifujemy krawędzie. Aby wykonać cięcie w kształt litery L, wycinamy otwór na przecięciu się linii wymiarowych o średnicy minimum 6 mm. Cięcie wykonujemy używając szlifierki kątowej z tarczą do cięcia gresu na sucho. Otwór pod gniazdko wycinamy za pomocą otwornicy. Płyty Monolit są łatwe w obróbce. Niezbędne otwory lub kształty wykonasz bez większych problemów. Klejenie. Podłoże płyty musi być czyste i suche. Ściana, na którą będziemy kleić płyty, powinna być równa. Bez pęknięć i ubytków. Podłoga dokładnie oczyszczona i wypoziomowana. Spoiwo. Najlepiej używać zapraw klejowych klasy C2S1. W przygotowaniu zaprawy postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Zaczynamy od płyty. Nakładamy dwie warstwy. Warstwę kontaktową. Następnie warstwę grzebieniową, którą kładziemy równolegle do krótszego boku płyty. Staramy się robić to równomiernie, nie zostawiając przerw. Teraz ściana. Podłoże musi być pokryte w całości klejem. Pamiętaj, aby ślad po grzebieniu był równoległy do tego na płycie. Wyjątkowa wytrzymałość pozwala na przenoszenie płyty Monolit z naniesionym klejem bez obaw o jej uszkodzenie. Używając przyssawek regulujemy prostoliniowość, podkładając kliny co 60 cm lub gęściej. Dociskamy płytę do powierzchni ściany i delikatnie opukujemy, wmasowując ją w klej. Stosujemy 2-milimetrową spoinę pomiędzy płytami, używając klinów dystansowych. Prostym sposobem na regulację szerokości spoiny jest użycie przyrządu do zbliżania płyt. Przy kładzeniu płytek na podłogę wykonujemy podobne czynności.
Przykład z szybą pokazuje, że dobrym sposobem wmasowania płytki w klej jest wejście na nią i zrobienie kilku kroków. Klej idealnie rozłoży się na całej powierzchni styku. Wykończenie. Gdy zaprawa klejowa stwardnieje, usuwamy kliny dystansowe, przemywamy powierzchnię płyt i przystępujemy do fugowania. Spoiny wypełniamy równo z licem płyty. Montaż na starej okładzinie. Płyty Monolit idealnie nadają się do montażu na starych ceramicznych okładzinach. Przed montażem należy sprawdzić, czy ściany i podłoga są równe, bez ubytków, a stare płytki nie odparzyły się od podłoża. Pracę zaczynamy od nałożenia warstwy kontaktowej zwiększającej przyczepność. Następnie wykonujemy te same czynności, co przy montażu płyt na nowej powierzchni. Tym sposobem unikamy uciążliwego skuwania oraz pyłu i gruzu, a niezbędne prace wykonamy szybko, znacząco skracając czas potrzebny na remont. Dziękujemy za uwagę. Monolit Tubondzin. Więcej na www.tubondzin.pl.